Zobaczcie, to jest Minecraft i drzwi prowadzące do prawdziwego życia. Tego realnego, tutaj, gdzie jest moja rączka. Gdy jeszcze obrócimy się, to tam w oddali widzimy moją dziewczynę, która też jest w prawdziwym życiu, ale jeszcze ani razu jej nie widziałem, nie zobaczyłem, więc dzisiaj ją też przy okazji poszukamy. A nie bez powodu, bo jest też godzina pierwsza, 46, zaraz druga w zasadzie, później trzecia, a mi coś puka, stuka za tym oknem i wydaje jakieś dziwne dźwięki. Zaraz to wszystko sprawdzimy i zobaczymy, kto to. Oj, będzie się działo, druga w nocy, wyjść na dwór, jeszcze gdy jest tak zimno, ale za to na zewnątrz piękny księżyc, który oświetla podwórko, więc troszeczkę zobaczymy. Ale jeszcze tutaj jest SmileStyle, mój sklep, na który możecie wbić, zobaczyć, są nowe nowości, bluzy. Co powiedziałem? Nowe nowości. Nowe, wszystko nowe. Nówka, funfel. Jakby ktoś chciał, ja dalej wam nie pokażę, bo to jest tylko jedno. I coś się znajdzie dla dziewczyn, i dla chłopaków, i dla kogo chcecie. Tutaj przykłady mogę wam też pokazać, między innymi. Sprawdzajcie, kto by tam chciał. A ja tymczasem ewakuuję się i z Minecrafta, i z mojego pokoju. O, przy okazji, jak widzicie moją rączkę piękną, dłoń, to możecie kliknąć tam na dole coś takiego. O, na tle Minecrafta, czekaj. O, tutaj, widzisz? To tam na dole kliknij. Nie znaczy, nie taką. Taką łapeczkę w górę, o, na tle, lepiej widać, bo tam była prześwietlona. Taką łapeczkę możesz strzelić, szybciutką, szybka łapka. Spójrz, jak ona się szybko rusza. Dobra, kliknęłeś, z góry każdemu dziękuję. I teraz wycofujemy się, idziemy, czekajcie, bo ja... Zeszyłem się przez coś. Muszę tak iść bokiem, pokazywać wam tutaj moje meble, ze względu na to, że moja twarz jeszcze by gdzieś się odbiła. Przykładowo o tutaj, a na razie jej nie pokazuję. To jest twarz Hagiwagi. Postawiłem specjalnie tą kartkę tutaj, na klamce, bo to on jest na zewnątrz. I wczoraj przyzwałem Senheda. On jest gdzieś na podwórku w prawdziwym życiu i dlatego ta postać musi pokonać właśnie o tą niedobrą Hagiego Wagiego. Senhed powiedział, że mi pomoże. Kiwnął do mnie kilka razy głową, że tak, rozwali go, zje z Hagiego Wagiego i dzisiaj się przekonamy. A więc idziemy tam na dół. Hagiego Wagiego tu zostawiamy sobie, albo lepiej nie, bo jeszcze sobie odejdzie, o, pójdzie za nami. O, to weźmy go sobie tutaj, schówmy do środka, do kangurka, przytrzymamy, idziemy sprawdzić teraz na dwór. Druga godzina, zobaczmy, co tam puka i co tam stuka. Teraz to są drzwi, które były w Minecrafcie i one prowadzą do mojego rzeczywistego świata, na podwórko, real life. I cokolwiek by się nie stało, to subskrybujcie mój kanał z dzwonkiem, czerwony przycisk, pamiętajcie, kto by chciał, to z góry każdemu dziękuję, wbijamy 900 tysięcy. Jeśli chcesz mi pomóc przy tym, to naprawdę docenię każdego jednego subika, każdego jednego nowego widza. Jakbyś chciał, to wiesz, co robić. Dobra, a teraz odkluczamy, bo to zawsze mam zamknięte w razie W. O, słyszałem jakieś puknięcie? Zaraz. Czemu to z tyłu odbiega? No nie, nie. Czekaj, bo ja już sam nie wiem, z której strony było. Tutaj, za tymi drzwiami, czy za tymi drzwiami? Za dużo tych drzwi mam w tym domu i tutaj też są drzwi. Jak one byłyby zamknięte, czekaj. Teraz mamy prawie trzy drzwi zamknięte, te też sobie zamkniemy, nie? I teraz pytanie. Skąd odbiega dźwięk? Z lewych drzwi? A może z prosta? A może z prawej? A może z tyłu? O, może za oknem? Jeszcze tu okno jest, no wspaniale. I teraz skąd tu biega dźwięk? Napiszcie mi w komentarzu, kto zgadnie, ten wygrywa, przypnę mu serduszko. Może drzwi A, może drzwi B, może drzwi C, a może okno D. Dobra, troszeczkę się cykam, więc na razie wyjdźmy z tego domu. Niech te drzwi będą zamknięte. Odkluczamy to, szybko wychodźmy, przejdźmy do rzeczy. Hagiwagi, Senhedzie, idę po was. Jestem najsilniejszy, niepokonany, najlepszy, SmileStyle, ale pierwsze może lepiej założę klapki, to jak będzie lepiej. Szybkie klapki ubierzemy, ok, żeby wyjść sobie na podwórko, ale tak w zimę to nie wiem. Może to lato nie jest dzisiaj, może lepiej założyć buciki, bo tutaj za długo to ja nie poszaleję na tym dworze. Tak, lepiej teraz jakie buty ubrać? A może te, a może tamte? Nie no, żartuję. Ubieramy się już poważnie i idziemy. A przy okazji, ty czekaj, tu jest taka kartka i na niej nie bez powodu w ogóle, bo tu było moje zdjęcie.
I teraz, tak przy okazji, chciałem wam szybko powiedzieć, takich więcej zdjęć będzie na moim Instagramie, na który was zapraszam, tutaj też wysiadam na szybkości. Pierwszy link w opisie, możecie wbić mnie, zaobserwować. Ja sobie też później sprawdzę, kto wbił na mojego Insta. Mogę komuś odpisać i też wbić na wasze profile, lajknąć, zobaczyć zdjęcia wasze albo popisać. Dobra, teraz ubieramy karteczkę, buciki i wychodzimy. W szybkim tempie ubrany i teraz można wychodzić. Czy tu gasić światło, czy lepiej nie gasić? Nie, zostawmy, tak na wszelki wypadek. Zakluczyć by się przydało, co? Jak tak troszeczkę odejdę może, to byśmy ten już tutaj sobie przygotowali zamknięte drzwi, żeby, wiecie, nikt tutaj nie wbił, tym bardziej Hagi-Wagi się skrył, czy siren... Ej, ktoś tam stoi. Czekajcie. Widzę jakąś postać. Zaraz, zaraz. Ej, Stefek, co ty robisz? Stefujcio! Czemu on wyszedł? Ale byłeś w środku! Jak ty tu wychodzisz? Na spacer o drugiej w nocy, gdy jest tak zimno, gdy jeszcze nie jesteś ubrany. Co to jest za prześcieradło? Ty jeszcze te chude nogi, jest ci tobie zimno? Gdzie ty chodzisz? Czy ty widzisz w ogóle? Nie, zapomniałem. Ty masz przykryte oczy i nawet uszy. To on nie widzi i nie słyszy. Wyszedł sobie gdzieś. Nie, weźmy go, zaprowadźmy. Chyba, że go wziął Hagi-Wagi. Albo jakaś postać. Stefek, co chodził? Kiwnij głową, ty czy on? Stefek. Nie, on się buja, tylko raz zaprawmy. Zaprowadźmy go do środka. Stefek oszalał o takiej godzinie, jeszcze gdy jest tak zimno, chociaż piękny księżyc mamy. Stefek, może on chciał popatrzeć na ten księżyc, nie? Ja tu zostawiłem w ogóle tą kartkę, tego Hagi-Wagi'ego też w środku, w razie W. Okej, zamknijmy teraz, żeby mieć pewność, bierzemy klucze, żeby nikt po prostu tutaj nie wszedł. Idziemy przejść się na zewnątrz. Z której to strony pukało i stukało? Ja jeszcze miałem live'a w nocy, przed drugą, nie wiem czy oglądaliście, czy widzieliście, ale były dźwięki Sirenheada. Czyli gdzieś tutaj wokół mojego domu on musi być, bo go przyzwałem, żeby pokonał Hagi-Wagi'ego. Tutaj mamy ślady, ale to są normalne człowieka i chyba kota albo psa, albo Hagi-Wagi'ego, jeśli są takie małe stópki. Dobra, chodźmy z tej strony. O nie, znowu coś widzę. Tam, z tej strony. Co jest? Karton? Z mojego pokoju? Ale nic tutaj nie przenaszałem. To jest pułapka. Na pewno, nie. Nie mogę tego otwierać. Specjalnie to tutaj stoi, żeby... ale nie mogę się powstrzymać. Patrzcie, ręka mi sama idzie. Ręka, nie otwieraj. Ej, ręko, ogarnij się. Co ty robisz? Ręko! Ona sama chce to otworzyć. Ja lubię otwierać paczki. Ja uwielbiam kartony. A ja też, mnie to bardzo ciekawi, co w nich w środku jest. Lepiej tego nie róbmy. Słyszysz mnie? Dogadajmy się. Nie, dobra. Żartuję. Mega mnie korci to, żeby otworzyć po prostu i zobaczyć, co jest teraz w środku. Więc zróbmy to powoli. Powoli. Co jest? No nie. Tylko nie on. Kto go wyniósł? To jest mój drugi przyjaciel, Stefuncio, numer 2. Z mojego pokoju, pokazywałem wam też go na live'ie. Co ty tu robisz? Kto cię wyniósł o takiej godzinie na dwór? To jest, ale... Ja zapomniałem w ogóle o tobie. Biedny, pewnie zmarzł. Tak? Kiwa do mnie głową, tak? Słuchajcie, my tak sobie teraz żartujemy i tak dalej. A co jeśli naprawdę to coś tutaj było? I dlaczego ten karton wylądował na zewnątrz? Czekaj, weźmy to lepiej. Spakujmy i zaprowadźmy z powrotem w miarę szybkości. Zobaczymy zaraz jakiekolwiek ślady dalej. Może oni tu faktycznie są. Dobra, weźmy szybko, podbiegnijmy. Dawaj. Ten karton tutaj zostawmy. O, to też będzie... Ty, zaraz, świetna pułapka. Żeby tam zapakować coś innego. A wiecie w ogóle, że Hagi-Wagi też się boi wody? Ale takiej, wiecie, już nie w postaci śniegu, bo wiecie, śnieg jest na razie taki suchy i no, on się po prostu nie topnieje przy takim mrozie. Ale gdybyśmy go bezpośrednio polali od razu wodą, gdzie byłoby jej dużo, to on wtedy by mógł dostać jakieś obrażenia czy coś, nie? Ale no ciężko by to było zrobić. No bo on unika tego wszystkiego, nie? On nawet nad śniegiem, nie wiem, jakoś chodzi, no. Zapojaś się, a to dobra. Już znałem. Ale psy w ogóle szczekają tam w oddali. Otwórzmy to. Idziemy przejść się z tej strony właśnie. Czy mogę wam teraz tak pokazać? Tak, chyba mogę. O, tam właśnie jest mój pokój. Tam, gdzie się to pali. O, właśnie tam jest... Co to za... Ej, czy to jest śnieg? Czy ktoś tam patrzy? O, tam. U góry. What the hell? Ej, nie, to jest dziwne akurat.
Jeśli on wszedł do mojego tego? Pokoju? Domu? Nie. Dobra, na razie przejdźmy tutaj. Serenie, jesteś gdzieś? Odezwij się, jakikolwiek dźwięk wydaj. To będę wiedział. Serenie, powiedz coś. O, słyszę coś? W oddali? Tak, to on! Wyje syrenami, tak cichutko. Nie wiem, czy go ktoś słyszycie ze mną, ale tu w oddali jest, to on. Serenie, z której strony? Z prawej czy z lewej? Z jakiej teraz? Może chodźmy tutaj? Ale jest pięknie w ogóle na dworzu. Tam coś widziałem. Nie, dobra, tam nie. Z tej strony chodźmy. O, światło się zapaliło idealnie. Będziemy teraz lepiej widzieć. Jakichkolwiek śladów też szukamy. Tutaj nic nie ma. Może ono się ukrywa za tymi drzewkami, które tak urosły. O, tam jest plandeka jakaś. Coś! Słyszałem, jakby coś przebiegało. Nie, ja się lepiej oddalę od tych drzewek. Tam jakbym coś słyszał, wiecie? Takiego, jakby coś przebiegało. Coś wypłoszyłem. Może to był kot, może pies, może coś innego. A ja tam lepiej nie idę. Serenie, ty jesteś zbyt wielki. No, gdzie ty się ukrywasz, no? Chyba, że on zmienia jakoś rozmiar swój. Za tym drzewkiem się ukrywasz? Serenie. Ja tu wszędzie mam w ogóle siada dookoła domu. To wszystko jest na czujki, nie? Tutaj się elegancko świeci, tam się świeci też, nie? Wszystko jest oświetlone, tylko że no nie widzę go zbyt bardzo. Tak myślę, jaką by sobie tutaj zrobić pułapkę na nich. Jeśli byście mieli jakiekolwiek pomysły, to napiszcie mi w komentarzu. Jaka pułapka na Hagiego Wagiego, ewentualnie na Serenheada. Czekajcie, idę z drugiej strony. Tutaj mamy kominek zakryty, nie. Śladów też nie widzę. Z tej strony nie. Może on poszedł do tego lasku, który tam się znajduje, o tam. Teraz jest ciemno. Tam właśnie za moim palcem, śniegiem, tam jest ten lasek, nie? I tam jest mega ciemno. Tutaj jest jeszcze w miarę okej, nie? Tak widzicie w oddali. Ale tam, jak ja bym miał... Nie, ja tam sam nie idę. Chyba, że ktoś by chciał ze mną. Ale nie wiem, nie, tam w nocy, nie. Jeszcze druga? Czekaj, tutaj... Ej, Serenheadzie, jesteś tu! Hagi Wagi! Nie, bo ich tutaj nie ma. Chyba, że tutaj by... Serenheadzie, nie? Ej, nie, tu jest, mamy zamknięte, więc niemożliwe. Od dołu też, nie? Tak, od dołu do góry jest zamknięte. O, w ogóle z tym możemy się bawić. Światełko, daj mi moc, słyszysz? Daj moc, Aj, telefon mi spadł. Przepraszam widzowie, nie chciałem wami, jeszcze spadliście mi, wybaczcie. Moją twarz chyba było widać, mam nadzieję, że ją zasłonię. I w dodatku mocniej śnieg zaczął padać, aż dziwne. Schowajmy się za tym krzakiem, czekaj, za to. Widziałem, jak coś przebiegało, ale szybko, takie zwinne. Było niebieskie, tu chyba Hagi Wagi. Zobaczył mnie. O, czekaj se, Hagi Wagi, jesteś? Nie widzę, czy popatrzmy? Ej, Serenheadzie! Pojawił się! Jest tam! Widzę go! Ej, i z boku był Hagi Wagi! Zobaczcie, stoją! To oni we dwoje! Serenhead z Hagi Wagi się spotkał! Tak, Serenie, bierz go! Dowal Hagiego Wagiego! Za mocno śnieg pada! Aj, znikli! Jej, jeszcze mi ręka zdętwiała! Ale byli przez sekundę! Oni tu gdzieś są! Spotkali się ze sobą! Tylko warunki mi nie sprzyjają do nagrania, jest zbyt ciemno u góry i ten śnieg jeszcze w dodatku zaczął padać. Teraz wiecie co, ja szybko uciekam do domu ogrzać się, bo już mi mega zimno, a jeszcze w telefon muszę przetrzeć, bo jest cało od śniegu i teraz mokry i w dodatku jeszcze tam się ubrudził lekko. O nie, gdzie mam klucze? Nie gadaj, że zgubiłem je. Czekaj, nie mam w kurtce. O, dobra, mam na szczęście tutaj. O, się zlękłem. Szybko otwieramy. A nikt tu nie mógł wejść? Nikt nie mógł wejść, dobra, są zamknięte. Okej, szybko odkluczmy. Dobra, bierzemy to i do domu. Słuchajcie, Lemon te mąki tam nie było, ale Hagi Wagi spotkał się z tym Serenheadem. Co będzie dalej? To jest ciekawe, czy on go pokona? Co się stanie jutro? Subskrybujcie mój kanał z dzwonkiem i możecie też wpaść na kanał do mojej dziewczyny Lemon te mąki, zobaczyć ją, obserwować, czy coś nie nagrała, czy coś nie wrzuciła. Tutaj macie jej kanał, kliknijcie, wbijcie, pierwszy link w opisie, Lemon te mąka się nazywa. Ja się zamykam o takiej godzinie, pyk, o, teraz jesteśmy bezpieczni, nikt nie wejdzie. I czekamy do jutra. Zobaczymy wtedy dokładniej. A jakbyście chcieli jeszcze zobaczyć mnie z innych gier, to mam też dwa inne kanały, tak na szybko. Smyslow Games, Robloxa też nagrywam, Smyslow Plus.